raz pierwszy usłyszałam o siostrze Leonii, o tym, że w ogóle istnieje taka dziewczyna, chyba w 2006 roku. Byłam na rekolekcjach u sióstr Zawierzanek w Starej Wsi i tam ojciec jezuita Bronisław Mokrzycki w jednym z rekolekcyjnych rozważań wspomniał o takiej dziewczynie, o takiej zakonnicy, stąd mówił o niej starowsianka. To jest zresztą taki termin, który w Starej Wsi funkcjonuje w odniesieniu do sióstr, które pochodzą ze Starej Wsi i wstąpiły do służebniczek. Ale wspomniał troszkę. I pomyślałam sobie wtedy, że o, bardzo ciekawy temat dziennikarski, zatem pójdę, poszukam. Wybrałam się na cmentarz starowiejski, kompletnie nic nie wiedząc o siostrze Leonii. I znalazłam owszem miejsce, gdzie była pochowana, ale już z informacją, że w 76 roku została przeniesiona do krypty w domu generalnym sióstr służebniczek. Więc następny spacer zaplanowałam pół kilometra dalej w prawo od bazyliki. Wybrałam się do sióstr służebniczek i tam rzeczywiście zobaczyłam kryptę, zakupiłam dziennik, uwierzyłam miłości i tyle. Przyjechałam do domu i temat dziennikarski ten przykrył inny temat dziennikarski. Troszkę siostra Leonia musiała poczekać na to, żebym zainteresowała się nią godniej bardziej. I był taki moment, zupełnie niezwiązany ani z moją wiarą, ani z żadnymi trudnościami. Szukaliśmy w tygodniku Niedziela, w którym wtedy pracowałam, tematu na Boże Narodzenie. I przypomniało mi się, że jest taka dziewczyna, i której się objawiał niemowlak, i jest taki temat, i może by po dziennikarsku się z nim zmierzyć. I nic się nie stało. Zaplanowałam wyjazd do Starej Wsi, umówiłam się z siostrami bardzo życzliwymi, przyjechałam i nadal nic się nie działo, nie chwyciło to mojego serca w żaden sposób. Nagrałyśmy rozmowę w rozmównicy, która nam żmudnie szła, bo to jest bardzo trudna sprawa. Siostry opowiadają o siostrze Leonii sercem, a ja słuchałam tak na zimno jak dziennikarz. I w pewnym momencie coś się wydarzyło. Siostra Elżbieta Korobi, wielka znawczyni życia siostry Leonii, powiedziała, że musi na chwilę wyjść. No więc pomyślałam, źle mi idzie, jeszcze gorzej niż oceniałam, siostra musi wyjść. Po jakimś czasie siostra przyszła i niosła ze sobą pudełko. Takie drewniane, góralskie, duże pudełko. Coś mnie tknęło wtedy, ale nie doceniłam. Kiedy otworzyła pudełko i zaczęła wyjmować skarby, które w nim były, tak naprawdę w tamtym momencie, kiedy po raz pierwszy w życiu dotknęłam, to były oczywiście dzienniki siostry Leonii, to nie trudno się domyślić, kiedy dotknęłam tych stron, dotarło do mnie to, co jest napisane na tablicy przy drodze sióstr służebniczek. W tym domu do siostry Leonii mówił Pan Jezus. Dotarło do mnie, że to nie jest temat dla dziennikarza. To jest temat dla człowieka, który kocha Pana Boga, nie wychodzi mu, a on jednak znajduje co pewien czas jakiegoś człowieka, do którego mówi. Ale to, że on mówi, to jest jedno. Znajduje człowieka, który chce go słuchać całym sercem i na tę mowę odpowiada. I tamten moment, oczywiście, gdy się o tym opowiada, to moment jak każdy inny, pewnie dla kogoś, dla mnie w wymiarze duchowym była to chwila wstrząsająca. I jeżeli jest jakaś tajemnica w pamiątkach, w relikwiach świętych, to chyba w takich chwilach się doświadcza wielkości. Ponieważ siostra Leonia pochodziła z bardzo biednej rodziny, z bardzo biednego domu, zdjęć w jej dzieciństwie nie robiono, a w późniejszym okresie bardzo mało. Wydaje się, że pierwsze fotografie z okresu jeszcze przed wstąpieniem do zakonu pochodzą z takiego czasu, kiedy tato wracał z Ameryki, przywoził trochę pieniędzy i można było sobie pozwolić na to, żeby uwiecznić jakiś etap życia dzieci. Jest taka fotografia, którą
bardzo lubię, jest mi bardzo bliska i towarzyszyła mi w czasie pisania książki, to jest fotografia, którą datuje się, oceniając wiek siostry Leonii, może jako 15-latkę. Siostra Leonia jest tutaj, to jest jej starsza siostra Stefania. Zdjęcie zostało zrobione prawdopodobnie w atelier w Brzozowie, bo innego nie było, a to najbliższa duża miejscowość. Ci, którzy się zachwycają osobowością siostry Leonii, podkreślają, że to jest taka fotografia, na której widać jej oczy, jakąś jasność, która w niej była i niezwykły pokój. Ja lubię to zdjęcie pewnie też dlatego, że to jest taka zwykła dziewczyna jak każdy z nas. Bo czasami zachodzi taki proces tajemniczy, że jeżeli widzimy kogoś w habicie, to już nie do końca nas przekonuje, żeby wnikać w to, kim był. Choć oczywiście nie jest to regułą, ale czasami tak się zdarza. Natomiast tutaj jest taka zwykła dziewczyna w sukience, z której trochę już wyrosła, bo nadgarstki widać całe. Zresztą z racji tej biedy, perypetie z odzieżą, to jakby osobny już w ogóle temat w życiu siostry Leonii. Ja, pracując nad książką i nad życiorysem siostry, kiedy już mi bardzo nie szło, albo kiedy jakiś wątek trudno było rozbudować, albo zbadać, brakowało dokumentów, to była taka fotografia, na którą patrzyłam, którą jakoś sobie też kontemplowałam. Jest mojemu sercu bardzo bliska. Taką siostrę Leonię polecam poznać, taką się zachwycić, bo to już jest ten czas, w którym my czasami mówimy, że mamy fiubś w głowie i nie wiemy, co będziemy robić, a ona już wtedy dokładnie wiedziała, tylko na drodze stał tato, który nie zgadzał się na to, żeby wstąpiła do zgromadzenia. Troszkę później niż czas zrobienia tego zdjęcia, tak się nam przynajmniej mniej siostrom służebniczkom wydaje, z trochę późniejszego okresu pochodzi taki opisywany już dosyć szeroko incydent z życia siostry Leonii, kiedy w ramach próby wyznania miłości Panu Jezusowi postanowiła gwoździem rozżarzonym wypisać sobie na sercu Jego imię, co rzeczywiście zrobiła. I wszystko pewnie by było okryte tajemnicą, jak w życiu siostry Leonii w relacji z Panem Jezusem, ale niestety gwóźdź okazało się, że był zardzewiały, wdało się zakażenie, zrobiła się sensacja na całą wieś, bo jedynymi medycznymi specjalistkami były wówczas siostry służebniczki w Starej Wsi, więc musiały przyjść z pomocą i z interwencją. I tak się ten incydent wydał. Ale to też pokazuje tę więź, którą na swój wtedy może nieudolny sposób wyrażała i pragnienie bycia z nim blisko, ale tę więź oblubieńczą i dowód na to, że uwierzyła miłości odwiecznej.